Naszym gościem dzisiaj jest Maciej Macherek. Tuż po zabiegu kolana, Maćku, powiedz nam wszystkim, co ci dolega. Witam wszystkich. No miałem w czwartek zabieg artroskopii kolana. Została mi wycięta kawałek łękotki. Puścił niestety szef, który był operowany na łękotce, która była operowana rok temu. No, niefortunnie to się zdarzyło, no ale mam nadzieję, że 3 tygodnie i wszystko będzie w porządku. No właśnie, chyba nie było jeszcze sezonu w historii występów AZS-u Radek Szczecin na parkietach pierwszej ligi, żeby kontuzje nas opuściły. Jak myślisz, z czego to wynika? No nie mam pojęcia, z czego to wynika. No, na pewno mamy dużego pecha. Ja wiem, że to była akurat moim przypadkiem, że to była sprawa przeciążeniowa, że ta szczywka nie powinna pęknąć, natomiast no, zdarzyło się tak, jak się zdarzyło. No musimy z tym jakoś żyć. No, na razie jest wszystko w porządku. No oprócz jeszcze wiem, że Igor Trela ma ciężką kontuzję. No ale mam nadzieję, że będzie nas już opuszczało do końca sezonu tę kontuzję. No właśnie, 3 zawodników, myślę, że podstawowych w tej chwili wyleciało nam ze składu. To pewnie utrudnia jakoś przygotowania i dalszą grę w pierwszej lidze. No na pewno jest. Z tego co wiem, to jest 8-9 chłopaków na treningach. Łukasz Biela też się boryka z jakimś urazem. No, w takim składzie na pewno się nie da trenować i przegrać całej ligi. Natomiast no, mam nadzieję, że jak najszybciej wrócę do pełni sprawności, Łukasz tak samo i mam nadzieję, że ktoś jeszcze zapełni lukę po Igorze. Wspomniałeś tutaj, że twój powrót do sprawności zajmie około 3 tygodni. Czy wliczyłeś to też już rehabilitację, czy ten powrót to jeszcze będzie wymagał twojej rehabilitacji? Nie, to jest razem z rehabilitacją, więc myślę, że no, nie sądzę, żebym do końca roku tego zagrał jeszcze w jakimś meczu, bo no nie będę na pewno w pełni formy i w pełni sił, natomiast no, mam nadzieję, że już po nowym roku w pierwszym meczu zagram. Dzięki wielkie.